Uwagę na temat zmartwychwstania. Chrystus zmartwychwstał pierwszy. Usłyszy brat Jan Chmielewski. Prosimy. Drodzy bracia i siostry, Panu naszym Jezusie Chrystusie. Pragnę przekazać pozdrowienia od swojego Pana w Warszawie i od mojej małżonki. Nasz temat to doktryna najważniejsza dla chrześcijanina, a ostatecznie jest ona najważniejszą dla całego rodzaju ludzkiego. Będziemy ją omawiać w oparciu o pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział i werset 20. Lecz teraz Chrystus zmartwychwzbudzony jest i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Na samym początku chcę powiedzieć, że ten wspaniały nasz przekład gdański używa staropolskich pięknych wyrażeń i tutaj mamy takie wyrażenie pierwiastek. Ono obecnie jest troszeczkę inaczej używane. Pierwiastek najczęściej jest to w połączeniu z chemią, prawda? A tutaj zaś my to rozumiemy, że chodzi o pierwocinę, bo pierwszy plon, pierwszy owoc, to co się pierwsze narodziło i w tym znaczeniu właśnie ten werset apostoł Paweł i to tłumaczenie określa Chrystusa, który jest zbudzony jako pierwocina, jako pierwszy. Apostoł Paweł tutaj, w tym całym rozdziale 15, on rozważa w sposób nadzwyczaj logiczny temat związany ze zmartwychwstaniem w połączeniu ze śmiercią, ponieważ to są dwie bliźniacze sobie doktryny. Jedna bez drugiej nie może mieć miejsca. Musi być najpierw śmierć, żeby było zmartwychwstanie. Oczywiście my wiemy, że i wtedy, i teraz są ludzie, którzy wyśmiewają się ze zmartwychwstania i dla nich jest to głupstwem, tak jak dla Greków było głupstwem. Prawdopodobnie właśnie wpływ grecki na chrześcijan w owym czasie był tak silny, że apostoł Paweł poświęcił cały ten rozdział po to, aby dowieść, że Jezus Chrystus umarł, zmartwychwstał i jest żywy na wieki. Cały ten temat, cała ta doktryna o zmartwychwstaniu jest bardzo bogata i w Starym Testamencie, również w Nowym Testamencie bardzo dużo miejsca jest poświęcone właśnie tej doktrynie o zmartwychwstaniu. Jezus sam wspomina, powołując się na Jonasza, mówiąc, że tak jak Jonasz był we wnętrznościach ryby, taki Syn Człowieczy musi być i później po trzech dniach, po trzech nocach zmartwychwstanie. Apostoł Paweł mówi o Abrahamie, o Izaaku, który został odzyskany jakoby od umarłych. Mnóstwo jest w Starym Testamencie typów, symboli, które pokazują właśnie zmartwychwstanie. Ale dla nas ten werset podstawowy, 20, jest szczególny, ponieważ chcemy dowieść, że Chrystus był pierwszym zmartwychwstałym. Nie mówimy tutaj o samym fakcie zmartwychwstania, ale przede wszystkim o tym, że On był pierwszym zmartwychwstałym. Stąd dlatego ten werset 20, który mówi, że Chrystus stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli, czyli pierwszym plonem, pierwszym owocem. Dlaczego tak tutaj apostoł Paweł to zanotował w taki sposób, właśnie używając tego wyrażenia pierwiastek? Otóż on był wybitnym znawcą Starego Testamentu, świąt i on sam mówi w liście do Kolosan, drugi rozdział 16-17, mówiąc, że święta, nowie, sabaty są cieniem rzeczy przyszłych. Więc bardzo głęboką wagę przykłada właśnie do tych uroczystości. A więc musimy sięgnąć do trzeciej Mojżeszowej, 23 rozdział,
ponieważ tam znajdują się opisy świąt, o których mówi apostoł Paweł, że one są cieniem rzeczy przyszłych. Trzecia Mojżeszowa, 23 rozdział, 4 werset mówi: a te są uroczyste święta pańskie, zgromadzenia święte, które obchodzić będziecie pewnego ich czasu. I rozpoczyna pierwsze święto, najważniejsze, 5 werset, miesiąca pierwszego, dnia 14 tegoż miesiąca, między dwoma wieczorami, święto przejścia pańskiego, jako pierwsze. Rozpoczynamy od tego, ponieważ powiedzieliśmy, że zmartwychwstanie to bliźniacza doktryna do śmierci naszego Pana. I wszyscy wiemy, że święto przejścia jest związane z ofiarą baranka wielkanocnego. Jest opis szczegółowy, że miał być odłączony 10 Nisan, baranek roczny zupełny i ofiarowany w tym dniu. I co ciekawe, że chrześcijaństwo nominalne w swoich komentarzach tutaj przy okazji właśnie tych wersetów związanych z ofiarowaniem baranka wielkanocnego, ono dostrzega, że to jest nasz Pan Jezus Chrystus tutaj pokazany, jest typem. Tym bardziej, gdy Jan Chrzciciel powiedział, to baranek Boży, i gdy wszystkie te okoliczności związane ze śmiercią naszego Pana jednoznacznie wskazują, chociaż to już lud Boży oświecony prawdą, paruzji Epifanii, dostrzega te szczegóły i tą głębię. Oni tylko ogólnie wiedzą, że baranek wielkanocny to typ na naszego Pana, który jest zabity. Ale oczywiście na tym się to kończy, ponieważ wiemy, iż oni mają bardzo duży problem ze zmartwychwstaniem. Ponieważ jeśli jedni są wysyłani do nieba, to po cóż mają być wzbudzani, jeśli już są tam szczęśliwi? Inni, jeżeli są w piekle, to piekło jest wieczne, więc nie ma dla nich szans, żeby byli wzbudzeni. Mają z tym bardzo duży kłopot. A z drugiej strony, jeśli już opierają się właśnie na tym typie, jeżeli pokazują, że baranek wielkanocny to nasz Pan Jezus Chrystus, to chcąc nauczać, tak jak to czynią, że Jezus jest wzbudzony w ciele, innymi słowy, żądają, żeby ten baranek wielkanocny, który był zabity i który został zjedzony, ożył na nowo, ponownie. Jeżeli Jezus Chrystus jako typ został zabity i ożył w ciele, to powinien ożyć również i baranek. Oczywiście to jest niewłaściwa myśl, czegoś takiego przecież nie może mieć tutaj miejsca. Dlatego my rozumiemy to, że nie mógł ożyć baranek ten wielkanocny i nie mógł ożyć nasz Pan w ciele, tylko w duchu. Apostoł w liście do Kolosan 3,18 mówi, że Chrystus raz za grzechy cierpiał, aby nas przywiódł do Boga, umartwiony będąc ciałem, czyli tak jak ten baranek wielkanocny, ale ożywiony w duchu, nie w ciele, tylko w duchu. A więc to już jest zupełnie inna natura, nowe stworzenie. I teraz musimy wrócić z powrotem wobec tego do świąt i czytamy dalej, żeby znaleźć potwierdzenie, czy rzeczywiście tak w typie ten nasz Pan Jezus Chrystus jest pokazany jako coś nowego, zbudzony w nowej naturze. 6 werset mówi: potem o 14, po ofiarowaniu baranka, dnia 15 tegoż miesiąca, święto przaśników będzie Panu. I tam później są opisy dotyczące właśnie tego święta przaśników, które miało miejsce od 15 do 21, ale to nas tutaj nie interesuje. Tylko przechodzimy do 10 i 11. Ponieważ 11 ostatnie zdanie określa czas i mówi tak: nazajutrz po sabacie dokona się pewna szczególna czynność. Otóż 10 mówi tak: gdy wyjdziecie do ziemi, którą ja wam dałam, a będziecie rządzić zboże wasze,
to wtedy, nazajutrz po sabacie, przyniesiecie snop, pierwiastek żniwa waszego do kapłana. I będzie tam i sam obracał on snop przed obliczem pańskim, aby był przyjemny za was. To właśnie nazajutrz po sabacie. I gdy czytamy, że te czynności dokonują się nazajutrz po sabacie, to momentalnie musi nam się przypomnieć to, co mamy zapisane w Ewangelii Łukasza 23 i nie tylko, bo również i w innej Ewangelii, ale przeczytamy to, 23. Łukasz. I mamy, przepraszam, to jest 24, i mamy napisane, a pierwszego dnia po sabacie, albo nazajutrz po sabacie, bardzo rano przyszły do grobu, niosąc rzeczy wonne niewiasty, prawda, i znalazły kamień odpalony od grobu, a wszedłszy w grób, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Tutaj mamy nazajutrz po sabacie, w antytypie, w typie mamy nazajutrz po sabacie, jedna czynność związana ze snopem tych pierwszych, tych pierwocin, tych pierwiastków, które zostały pierwsze zrzęte na polu, zebrane snop, przyniesiony do kapłana i ten snop podniesiony na góry. Tu w antytypie ta sama rzecz, identycznie. Zaraz po sabacie, 16 Nisa, nasz Pan wzbudzony do góry, tak jak tutaj kapłan, ten snop wziął do swoich rąk, podniósł do góry. Nasz Pan zbudzony również 16 Nisa. Czynności te same, czas ten sam. Ale to nie wszystko, ponieważ mamy powiedziane, że gdy będzie podniesiony, to jeszcze ważna czynność z tym snopem i będzie tam i sam obracał on snop przed obliczem Pańskim, czyli obracał, połysał tym snopem. A był przyjemny dla was. Oczywiście, gdy popatrzymy na naszego Pana Jezusa Chrystusa, który został podniesiony, który został wzbudzony do życia w nowej naturze, to on po 40 dniach, gdy znalazł się u swego Ojca, wyposażony w boską naturę, to tam nie pozostawał bezczynny, tylko tak jak ten snop, tak jak ten kapłan, nieustannie nim obracał. Był on w ruchu. I nasz Pan Jezus Chrystus również przez cały wiek Ewangelii. On był pełen służby, pełen czynności, pełen aktywności, pełen energii, wstawiając się ze swoim ludem. Usprawiedliwiając, ożywiając, wyzwalając, ucząc. Można by tu cytować najróżniejsze wersety. My to znamy, wiemy, jak Jezus był czynnym, jak wykonywał wielką służbę i wykonuje ją nadal. I będzie wykonywał w tysiącleciu. Tak więc, wracając do podstawy naszego wersetu 20, dostrzegamy, dlaczego apostoł Paweł właśnie napisał, że nasz Pan Jezus Chrystus jest tym pierwiastkiem, tym pierwszym. Bo on był wzbudzony jako pierwszy, tak jak tam pierwsze te ścięte kłosy pszeniczne zebrane w snop, a później dopiero po nim mogli być inni wzbudzani, czyli gdy już ten pierwszy snop był przeniesiony, podniesiony, te czynności z nim kapłan dokonał, to dopiero Żydzi szli na pole i ścinali inne kłosy zboża. A więc inni wobec tego w antytypie mogli być wzbudzani, gdy nastąpiło wzbudzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale chrześcijaństwo oczywiście, drodzy bracia i siostry, ono jest w zamieszaniu i nie może w pełni rozpoznać, czym jest to zmartwychwstanie, z przyczyny tej, co powiedzieliśmy na początku, z powodu ich błędnych doktryn. A z drugiej strony, gdy czytają, że był wzbudzony Łazarz, że córka była wzbudzona Jaira, gdy inni również przez naszego Pana byli wzbudzeni, to wydaje im się, że nasz Pan nie był pierwszym wzbudzonym, tylko że przed nim również
następowało wzbudzenie, ożywienie. Ale oczywiście my rozumiemy, wiemy, że to wzbudzenie to nie takie same jak w przypadku naszego Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ oni umarli i oczekują wzbudzenia z uwagi na właśnie wzbudzenie zmartwychwstania naszego Pana. I można by tutaj zacytować kilka wersetów, które wskazują, że w oryginale Biblia, Nowy Testament bardzo precyzyjnie określa i używa dwóch słów na powstanie tych właśnie, którzy zostali wzbudzeni przez naszego Pana, czyli mówi zawsze egirę na tych, mówi, że oni są obudzeni tylko, a gdy używa wyrazu anastazis, to jest to w znaczeniu podniesienia. I chociażby jeden tylko weźmy w przypadku listu do Efezjan, 5 rozdział, werset 14. Tutaj nic nie ma mowy o żadnym wzbudzeniu, prawda, od umarłych, ale chciałbym zaznaczyć, że właśnie ten wyraz egirę, gdy jest mowa do Łazarza stań, obudź, to jest tam użyty ten wyraz w znaczeniu obudź się. I tutaj ten werset Efezjan 5:14 mówi: ocudź się, który śpisz. Ten sam, to samo wyrażenie, ocudź się, obudź się. A drugie wyrażenie mówi: i powstań od umarłych. I tutaj już jest anasta. A więc anastazis, powstać w tym znaczeniu głębszym, szerszym, w tym znaczeniu powstania od umarłych, czyli od zupełnej niedoskonałości do zupełnej doskonałości. I w naszym tym podstawowym rozdziale, w liście do Koryntian, również tam są użyte te dwa wyrażenia. Tutaj nie będziemy o tym mówić szeroko, tylko zaznaczymy, że 15 rozdział 12 i 13 werset używa właśnie anastazis, gdy tam mówi apostoł Paweł w formie pytania, że niektórzy mówią między wami, że zmartwychwstania nie masz, prawda? Czyli twierdzą, że nie masz pełnego dojścia do doskonałości. I również 21, to brat już będzie o tym mówił, że przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie, czyli do zupełnej doskonałości będzie powstanie. Czyli ci, którzy byli tylko ocuceni, prawda, to oni nie mogli powstać. Ten człowiek, który śpi, leży, to nie można go zerwać na równe nogi, bo on się przewróci. Trzeba go najpierw ocucić, a później dopiero on może powstać. A więc bardzo precyzyjnie tutaj Biblia nam określa te dwie sprawy. Najpierw ocucenie, a później dopiero powstanie. Przywrócenie do całkowitej doskonałości człowieka. Chrześcijanie również mówią tak, że mamy przykłady wielkich mężów Bożych. I to niemożliwe, żeby oni nie byli w niebie, żeby oni nie dostąpili nagrody z rąk boskich. Taki wspaniały, wielki król, który był umiłowanym królem, czyli Dawid, prawda? Czyż on nie jest w niebie? Ale Dzieje Apostolskie 2:34 mówią krótko: Dawid nie wstąpił do nieba, prawda? Czyli on egiro, on tylko w takim znaczeniu, przepraszam, Dawid nie wstąpił do nieba, czyli na razie jest śpiący i dopiero w znaczeniu anastazis będzie wzbudzony. No a Hiob na przykład, też wielki mąż, sprawiedliwy, twierdzą niektórzy, że poszedł do nieba, a w jego proroctwie, 14 rozdział, 13, on sam mówi: obyś mnie w grobie ukrył i utaił. Czyli jeśli by oczekiwał na to, że znajdzie się w niebie, nie mówiłby czegoś takiego, że ukrył mnie, utaił, ale dodaje: będę oczekiwał przyszłej odmiany mojej. Czyli on zdawał sobie sprawę, lub też pod wpływem Ducha Pańskiego wiedział, że zostanie podniesiony, ocucony i następnie podniesiony.
Abraham również jest w podobnej sytuacji. Ten ojciec wszystkich wierzących, pomimo tego, że był tak wielkim mężem, to jednak musi oczekiwać, aż przyjdzie czas, w którym będzie mógł objąć we władanie ziemię obiecaną. A więc, drodzy bracia i siostry, z tego wynika, z tych kilku chociażby przykładów, że nasz Pan Jezus Chrystus jest pierwszym, jest pierwiastkiem, pierwszym plonem pokazanym w typie. Wszyscy inni, którzy Jego mocą byli wzbudzeni, to tylko w tym zakresie ocucenia, ale nie w znaczeniu podniesienia ze stanu śmierci i niedoskonałości. To nastąpi dopiero w przyszłości. I tutaj możemy zauważyć, jak ten typ jest bardzo podobny do antytypu. Tam mieliśmy ten snop podniesiony, snop pierwiastków do góry i tutaj również Anastazji zmartwychwstanie to jest podniesienie również ze stanu śmierci. Podniesienie do góry, do stanu doskonałości, daleko od niedoskonałości tych ziemskich. Tak więc, drodzy bracia i siostry, dziękujemy Bogu, że zrozumieliśmy, w jaki sposób nasz Pan dostąpił tego zmartwychwstania mocą boską. I rozumiemy, że dzięki temu, że On był pierwszym, i poświęceni, i cały świat w przyszłości będzie nie tylko ocucony, ale również i podniesiony w pełnym tego słowa znaczeniu i u Bogu. Będzie za to najwyższa część i chwała. Amen. Dalszy ciąg tego tematu pod tytułem przez Adama śmierć, przez Chrystusa życie, przez stawi brat Joniec. Witam serdecznie wszystkich braci i sióstr w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Jak moi poprzednicy, tak i ja chciałem Wam przekazać braterskie chrześcijańskie pozdrowienia od zborów, w których miałem przywilej usługiwać ostatnio, zbór wrocławski, a także moja małżonka, która pozostała w domu ze staruszką. Wszyscy oni przesyłają Wam takie życzenia, życząc Wam wielu łaski, błogosławieństw Bożych. Tak już temat był zapowiedziany, brzmi on śmierć przez Adama, życie przez Chrystusa. Na podstawie pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, werset 21. Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych. Otóż, drodzy braterstwo, istnieje powszechna maksyma, że nie ma skutku bez przyczyny. Także śmierć i życie jako skutki mają również swoją przyczynę. Jak mogliśmy zauważyć z naszego tematu, będziemy mieć przywilej rozważać z jednej strony o faktach bardzo smutnych z powodu utraty bezcennego daru, a z drugiej strony o faktach bardzo radosnych, zadowalających z powodu odzyskania tego daru. Cóż jest tym darem? Drodzy braterstwo, myślę, że nie muszę Was przekonywać, że tym najcenniejszym darem dla nas, dla człowieka jest właśnie życie. Nawet ten strzęp tego życia, którym obecnie się cieszymy, to my wiemy, jak on jest dla nas cenny. A tu chodzi o coś więcej, drodzy, o doskonałe, wieczne życie w doskonałych warunkach. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, co jest zapisane w Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, werset 26. Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli na życiu swoim poniesie szkodę? Drodzy braterstwo, my często gonimy za tym groszem, który jest niezbędny dla naszego codziennego życia, ale któż by chciał złote góry w zamian za życie? Na pewno nikt. Skąd wzięło się to życie? Skąd ten dar pochodzi? Wbrew wszystkim teoriom Pismo Święte uczy, że pierwszy człowiek Adam został stworzony przez Boga na jego wyobrażenie, na jego podobieństwo, to znaczy z doskonałymi władzami umysłu i serca, pamięci, sądu i woli.
na doskonałym ludzkim poziomie. Choć na górę niższy od aniołów, to jednak ukoronowany chwałą i czcią doskonałego człowieczeństwa jako król ziemi. Apostoł Paweł w liście do Żydów, przepraszam, psalm 8, werset 6-9, czytamy takie znamienne słowa dotyczące naszych myśli. Psalm 8, werset od 6-9. Mówi nam, albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go. Dałeś mu opanować sprawy rąk twoich, wszystkoś poddał pod nogi jego. Owce i woły i wszystkie im nadto i zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie i cokolwiek chodzi po ścieżkach morskich. A więc widzimy, że Adam był królem ziemi, doskonałym człowiekiem. Był on ziemskim obrazem duchowej istoty, posiadającej przymioty tego samego rodzaju, lecz innego rozmiaru, stopnia i powiedzielibyśmy rozległości. I stosownie do tego bytu, jaki został powyżej nakreślony, Bóg obdarzył go bardzo cennymi przywilejami wiecznego życia, prawa do życia i praw życiowych. A to z kolei było gwarancją jego egzystencji w warunkach szczęścia, radości i niezwąconego pokoju. Rzeczywiście, drodzy, bezcenny to dar. Ale został on udzielony człowiekowi w sposób jedynie tymczasowy. Tak jak wszystkim innym inteligentnym, moralnie wolnym istotom bezpośrednio stworzonym przez Boga. Czyli inaczej mówiąc, na warunkach posłuszeństwa i poszanowania boskiego prawa. To zarządzenie Boże drogą dziedziczenia dotyczyło także wszystkich przyszłych potomków Adamowych. Otóż, drodzy, Adam w powyższym stanie, jaki został przedstawiony, był zdolny wypełnić postawione mu warunki i zatrzymać te wspaniałe wartości na stałe dla siebie i swojego potomstwa. Apostoł Paweł w liście pierwszym do Koryntów, 10 rozdział, werset 13 powiada, że Bóg nie dopuszcza większych pokus i doświadczeń na człowieka, jak tylko takie, które on może znieść. I ta zasada dotyczyła także i Adama, drodzy. Ale niestety Adam dobrowolnie dopuścił się nieposłuszeństwa, a tym samym grzechu, który zrodził śmierć dla niego samego i dla jego dzieci. Apostoł Paweł w liście do Rzymian, do którego będziemy się często odnosić, ponieważ on ma w wielu miejscach ścisły związek z naszym tematem, w 5 rozdziale, werset 12, mówi nam o tym fakcie i mówi, przecież jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Boska zasada głosi, karą za grzech jest śmierć, na którą człowiek zasłużył w obliczu boskiej sprawiedliwości. W związku z tym wielki prawodawca wydał wyrok dotyczący wiecznej śmierci dla Adama i dla jego potomstwa. Wydawałoby się, drodzy, że sytuacja jest zupełnie beznadziejna i przekreślona. Ale gdy zwrócimy uwagę na drugą część naszego podstawowego wersetu, to zauważamy z opisu apostoła, że niezależnie od pierwszego człowieka grzesznika pojawia się drugi człowiek sprawiedliwy, przez którego następuje zmiana wyroku, powstanie ze śmierci. Aby to A to jednocześnie oznaczało, że sprawiedliwość Boża, która jest także miłością obowiązkową, może przyjąć zadośćuczynienie za zadany jej gwałt w postaci oczywiście równoważnej ceny, w zgodzie i harmonii z boskim prawem sprawiedliwości, oko za oko, ząb za ząb.
jak to było powiedziane w zakonie. W tym przypadku chodziłoby, drodzy, o drugiego doskonałego człowieka, posiadającego identyczne prawa i przywileje, który zgodziłby się umrzeć na wieki, przekazując te wspaniałe wartości na korzyść pierwszego, aby na tej podstawie sprawiedliwość Boża mogła uwolnić z potępienia grzechu i śmierci. Tak jak to mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, 3 rozdział, werset 26, że na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa Bóg może być sprawiedliwym, a jednocześnie usprawiedliwiającym tego, który wyciąga rękę do Boga i korzysta z Bożej pomocy przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wszystko, drodzy, wydawałoby się już dość proste i zadowalające. Ale skąd było wziąć takiego drugiego człowieka, skoro od czasów upadku Adama ani na obliczu ziemi, ani nigdzie indziej we wszechświecie nie było podobnej, doskonałej ludzkiej istoty, która byłaby dokładnym odpowiednikiem wartości ludzkiej głowy naszego rodzaju i który chciałby wyrazić zgodę, aby umrzeć za niego. Otóż, drodzy, nasz umiłowany Stwórca, niezrównany Bóg Jehowa w swej mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy, pomyślał nad tym i przygotował plan. Podczas całego wieku żydowskiego składanych było bardzo wiele ofiar ze zwierząt, które oczywiście składane były z polecenia Bożego, w zgodzie ze Starym Przymierzem, które jednak nie gładziły w sposób rzeczywisty grzechów Izraela. I nie były one oczywiście ostatecznym zadowoleniem i upodobaniem Bożym. One tylko typicznie wskazywały na niezbędną i doskonałą, raz uczynioną ofiarę, która wygładziła rzeczywiście grzechy nie tylko Izraela, ale grzechy całego świata. Gdy zwrócimy uwagę na proroctwo Izajasza, 49 rozdział, werset 6, tam czytamy takie myśli. Proroctwo Izajasza, 49 rozdział, werset 6. I rzekł: małoby mi to było, abyś mi był sługą ku podźwignieniu pokoleń Jakubowych i ku nawróceniu ostatków z Izraela. Przecież dałem cię za światłość poganom, abyś był zbawieniem moim aż do kończyn ziemi. Drodzy bracia i siostry, dlatego też Jezus w swej przedludzkiej naturze, w zgodzie oczywiście z wolą Ojca, wyniszczył samego siebie, aby opuścić niebiańską chwałę, duchową naturę Logosa, przyjąć postawę niewolnika, stawszy się doskonałym człowiekiem, bezgrzesznym człowiekiem, równym Adamowi przed jego upadkiem. Jak to mówi apostoł Paweł w liście do Filipensów, 2 rozdział, werset 6 do 8. List do Filipensów, 2 rozdział, werset 6 do 8 mówi nam tak. Który będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego poczytał sobie to za drapieżstwo równym być Bogu. Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom. I postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci, a to do śmierci krzyżowej. Sam Jezus Chrystus powiedział podczas swej misji, co zostało zanotowane przez apostoła Pawła w liście do Żydów, w 10 rozdziale, werset 5 do 9, gdzie czytamy. Przecież chodząc na świat, mówi: ofiary i obiady nie chciałeś, czyli ofiary i darów nie chciałeś, aleś mi ciało sposobił. Całopalenia i ofiary za grzech nie upodobały ci się. Wtedy rzekł: oto idę, na początku ksiąg napisano o mnie, abym czynił, o Boże, wolę Twoją. Powiedziawszy wyżej, żeś ofiary i obiady i całopalenia i ofiary za grzech nie chciał, ani sobie upodobał, które według zakonu bywają ofiarowane.
Ten rzekł, oto idę, abym czynił, o Boże, wolę Twoją. Znosi pierwsze, aby wtóre postanowił. Sposobienie ciała dla Logosa nie było tą ofiarą, lecz było przygotowaniem do niej. A wola Boża, wolą Bożą było, aby ona w słusznym czasie była złożona. Dlatego Jezus mówi, skoro taka jest wola Twoja, Boże mój, to oczywiście idę ją wypełnić. Tym sposobem znalazł się on nad Jordanem u Jana, aby usymbolizować swoją wcześniejszą decyzję ofiarowania swego doskonałego człowieczeństwa wraz z jego przywilejami na korzyść ojca Adama. Teologowie wielu orientacji religijnych mają poważne trudności ze zrozumieniem tego zagadnienia w oparciu o równoważną wartość, czyli cenę w miejsce. Jedni powiadają, że odkupienie dokonało się przez ofiarę Boga, myśląc, że Jezus był Bogiem wtedy, kiedy umierał na krzyżu Kalwarii. Inni powiadają, że Jezus był Bogiem człowiekiem, czyli o podwójnej naturze, co jest sprzeczne z boską zasadą, a także i ze zdrowym rozsądkiem. Jeszcze inni, że był zwykłym człowiekiem, pochodzącym z upadłego rodzaju Adamowego, z tym wyjątkiem tylko, że był prorokiem i wielkim sługą Bożym. Ale drodzy, żadne z tych pojęć nie jest prawdziwe, ponieważ żadne z nich nie mogłoby stanowić dokładnego ekwiwalentu za życie doskonałego człowieka Adama, o którym naucza Pismo Święte, że musiał być równoważną ceną. I w tym właśnie liście do Rzymian, w 5 rozdziale, werset 14 czytamy. Lecz śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza i nad tymi, którzy nie grzeszyli na podobieństwo przestępstwa Adamowego, który jest wzorem onego, który miał przyjść. Szczególnie te ostatnie myśli powiadają nam, że był on wzorem tego, który miał przyjść, czyli Jezusa. Również w liście do Żydów, w 2 rozdziale, werset 9, czytamy o Jezusie. Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od aniołów, Jezusa, widzimy przez ucierpienie śmierci, chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. Tu apostoł mówi, że właśnie Jezus był ukoronowany chwałą i czcią doskonałego człowieczeństwa, aby mógł ponieść śmierć za Adama. I kiedy porównamy ten 2 rozdział, werset 7 z 9, to czytamy, że uczyniłeś go mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go i postawiłeś go nad uczynkami rąk Twoich. A więc widzimy tu zupełną analogię między 7 a 9 wersetem opisującym Adama i Jezusa jako takie same jednostki. Należy drodzy zauważyć, że gdyby nie zachodziła potrzeba równoważnej ceny, to przecież Logos w prostej linii mógłby umrzeć za Adama. Ale Słowo Boże wyraża prawa sprawiedliwości i mówi, że nikt, absolutnie nikt, nie mógł odkupić brata swego. Jak to czytamy w Psalmie 49, werset 8. Psalm 49, werset 8 mówi, gdyż brata swego nigdy żadnym sposobem nie odkupi, ani może dać Bogu okupu jego zań. Oczywiście oprócz drugiego doskonałego człowieka. Dlatego Logos zmienił swoją paletę naturę, aby stać się człowiekiem. A tym samym równowartością ceny za Adama i jego dzieci. Dlaczego dzieci? Otóż, drodzy bracia i siostry, tak jak przekleństwo, grzech i śmierć wynikające z nieposłuszeństwa Adamowego przeszły dziedzicznie na jego dzieci, powodując ten sam skutek umierania, tak odkupienie Adama przez Jezusa zapewnia odkupienie jego dzieciom,
na dokładnie takiej samej zasadzie, o której mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale w 18 i 19 wersecie mówi tak. Przetoż wtedy, jako przez jednego upadek na wszystkich ludzi przyszła wina ku potępieniu, tak też przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich ludzi przyszedł dar ku usprawiedliwieniu żywota. Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele ich się stało grzesznymi, tak przez posłuszeństwo jednego człowieka wielu ich się stało sprawiedliwymi. Człowiek Jezus Chrystus dał swoje ciało, swoją ludzką naturę za żywot świata, pokazane w złamanym, pszaśnym chlebie, jako cenę odkupienia. Dlatego nie może on już nigdy używać tej natury ludzkiej dla swej własnej korzyści, aby nie naruszyć korzyści płynącej z niej dla nas przed obliczem boskiej sprawiedliwości. Wbrew temu, co inni niektórzy chrześcijanie oczekują, z którego przyjścia naszego Pana w Jego ludzkiej naturze. Jego wzbudzenie ze śmierci nastąpiło w boskiej naturze i w wielkiej mocy, czyniąc Go dokładnym odbiciem osoby Ojca, jak mówi apostoł Paweł w liście do Żydów w 1 rozdziale i 3 wierszu, że jest On zupełnym odbiciem istności ojcowskiej, co może być i będzie niebawem użyte podczas Jego tysiącletniego panowania w celu zniszczenia wszelkiej złej władzy i zwierzchności, złych warunków i zasad, aby na imię Jezusowe wszelkie się kolano skłaniało. Tych, którzy mieli bezpośredni, jako też i pośredni związek z grzechem i wyrokiem Adamowym, prowadząc tym samym do aktualnego uwolnienia z przekleństwa grzechu i śmierci tych, których poprzednio wykupił przez ofiarę z tego ciała. Tak więc, drodzy, spośród różnych rodzajów śmierci, o jakich naucza Pismo Święte, my rozważaliśmy na podstawie naszego wersetu podstawowego jedynie o śmierci Adamowej, z której Bóg dał możliwość odkupienia przez Jezusa Pana. Lecz życie, takie zapewnia nam Jezus spośród wiele różnych form, natur i poziomów życia, dotyczy życia dokładnie takiego, jakie utracił Adam przez swoje nieposłuszeństwo, przez swój upadek, które może być sposobnością do zdobycia na stałe życia wiecznego w następnej kolejności czasu. A więc, drodzy, każdy będzie mógł w stosownym czasie opowiedzieć się i zdobyć, postarać się o takie życie, o czym będzie mowa w następnej części tego pokrewnego tematu. A właściwego wykorzystania tej sposobności, którą my już rozpoczęliśmy przez swoje poświęcone życie, serdecznie Wam, serdecznie wszystkim życzę, tego sam pragnę i na tym kończę. Dziękuję za uwagę. I ostatnia część tego tematu. Każdy ożywiony będzie, przedstawi brat Jarosław Szul. Proszę. Umiłowane braterstwo w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Ja chciałbym Wam przekazać najpierw chrześcijańskie braterskie pozdrowienia od braci i sióstr ze zboru, gdziekolwiek miałem łaski Pana przywilej odwiedzać ich ze Słowem Bożym. I tak bracia i siostry ostatnio ze zboru z Krosna, również zbór Pana w Parach przegłosował, aby takowe pozdrowienia wszędzie przekazywać. Mój macierzysty zbór w Leżachowie, moje córki, które pozostały w domu. I nie sposób tutaj pominąć braci i sióstr ze zboru w Tarnopolu, którzy również przesyłają Wam miłe chrześcijańskie, braterskie pozdrowienia, życząc Wam błogosławieństw Bożych w Waszym życiu poświęconym. Tak jak moi bracia przedmówcy przedstawili dwie części tej tak wspaniałej i ważnej doktryny o zmartwychwstaniu, ja postaram się razem z braterstwem omówić ostatnią część tego tematu, pod tytułem, że każdy będzie ożywiony w swoim rzędzie. Otóż
Apostoł Paweł w tym 15 rozdziale, który jest podstawą naszych rozważań, a szczególnie w wierszach od 12 do 26, tą wspaniałą doktrynę o zmartwychwstaniu nam przedstawia. Dlaczego apostoł Paweł przywiązał tak wielką wagę do tejże doktryny, gdzie w 12 wierszu tego rozdziału powiada, że jakoż niektórzy powiadają, iż zmartwychwstania nie ma. Gdy dzisiaj każemy niektórym z ludzi światowych tą naukę o zmartwychwstaniu, oni podobnie nie wierzą w tą doktrynę, jak za czasów apostoła Pawła. Uważają, że i w ich umysłach nawet to się nie może pomieścić. Jak to może być, że tyle miliardów ludzi, którzy dotychczas żyli na naszej ziemi, może powstać? Jak oni się mogą pomieścić na globie naszej ziemi? Otóż ten apostoł, znamy jego historię, gdy on głosił Ewangelię i pewnego razu, gdy się znalazł w Atenach i tam oczekiwał dwóch swoich współpracowników, Sylasa i Tymoteusza, napotkał na słuchaczy, którzy słuchali jego Ewangelii. I co ci słuchacze powiedzieli? Proszę, to mogą zauważyć 17 rozdział Dziejów Apostolskich, wiersz 32. I znów cię będziemy słuchać? Tak powiedzieli do niego, gdy on im przedstawił doktrynę zmartwychwstania i śmierci Chrystusa. Nie chcieli słuchać tejże nauki, którą im apostoł przedstawił. A wiemy, że to jest bardzo wspaniała nauka. Jest to, drodzy bracia i siostry, doktryna związana z zależnością przyczyny i skutku. Wiemy, że Słowo Boże nam mówi, że nie ma żadnego skutku bez przyczyny. Musi być przyczyna. I dlatego ta doktryna jest związana tą zależnością przyczyny i skutku z inną, jakże bardzo ważną doktryną okupu Jezusa Chrystusa, który jest fundamentem, który jest podstawą nauki o zmartwychwstaniu. Odczytajmy sobie, co apostoł Paweł mówi nam w tym 15 rozdziale w wierszach kolejnych. Moi bracia przedmówcy omówili wiersz 20 i 21. Zastanowimy się nad dwoma następnymi wersetami, to jest 22 i 23, gdzie święty Paweł mówi tak: albowiem jako wszyscy w Adamie umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Ale każdy w swoim rzędzie. Chrystus jako pierwiastek, a potem ci, co są Chrystusowi, w przyjście Jego. W tym 22 wierszu święty Paweł podaje przyczynę, dla której zaszła potrzeba zmartwychwstania. Dla której potrzebne jest zmartwychwstanie dla rodzaju ludzkiego. I tą przyczyną, drodzy bracia i siostry, tutaj święty Paweł wyjaśnia, jest grzech adamowy. Ponieważ powiada on wyraźnie, że jako w Adamie i tak jak w Adamie wszyscy umierają. On tu nie mówi, że w Ewie, ale w Adamie, podkreśla święty Paweł. Ponieważ życie pochodzi od Ojca i dlatego apostoł mówi, że w Adamie wszyscy umierają. Wszyscy zrodzeni z Adama i Ewy, jako niedoskonali, popadli pod wyrok śmierci. Apostoł mówi, że wszyscy umierają, to znaczy tracą życie, zupełnie tracą życie w Adamie. Ponieważ on tutaj właśnie podkreśla to, ale równocześnie wyjaśnia, że w Chrystusie wszyscy będą mogli być ożywieni. W Chrystusie istnieje ta jedyna nadzieja powstania z powrotem do żywych. W Adamie wszyscy tracą życie, a w Chrystusie wszyscy mają ten przywilej odzyskać to życie wieczne, które było w Adamie utracone.
Proszę braterstwa, gdy umiera zły człowiek bez Chrystusa, nie powstanie w Chrystusie. Tak jak niektórzy błędnie nie mają wyznawcy niektórych wyznań chrześcijańskich. Że tak się stanie. Że będą powstawali, ale bez Chrystusa. Takiego nie będzie. Ale tutaj apostoł Paweł wyraźnie podkreśla. W Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Ponieważ On złożył swoją okupową ofiarę. I On jest gwarancją. Tak jak On zmartwychwstał, że na podobieństwo Niego wszyscy zmartwychwstaną. I apostoł Paweł właśnie w tym wersecie tą myśl podkreśla. Według myśli apostoła Pawła wszyscy będą ożywieni. Co to znaczy? To znaczy, że wszyscy otrzymają życie w pełnej mierze. Dzisiaj my nie posiadamy tego życia w pełnej mierze. I Biblia określa tą miarą. Psalmista powiada, że jeżeli kto żyje 60 lat lub ktoś dłużej 70 lat i jeszcze może dalej, mówi, to wszystko jest kłopot i nędza. W 90. psalmie on to wspomina. I tak w rzeczywistości jest. Nie posiadamy, drodzy bracia i siostry, w pełni życia, ale posiadamy tylko szczątki, jak brat przed chwilą wspomniał. Pewne części tego życia posiadamy. I jeśli nie byłoby tej nadziei w Jezusie Chrystusie, to nasz los i los całego rodzaju ludzkiego, wszystkich ludzi na świecie, byłby bardzo smutny. Ale dzięki Bogu, że Chrystus umarł za nasze grzechy, a następnie wstał z martwych. Jak mówi apostoł Paweł w liście do Żydów, w 7 rozdziale, a wierszu 25. Odczytajmy sobie ten znamienny werset apostoła Pawła. 7 rozdział jego listu do Żydów, a wiersz 25 mówi tak apostoł Paweł. Przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy przezeń przystępują do Boga, zawsze żyjąc. Jezus sam wyraźnie o sobie powiedział, że On jest żywy. Mówi, oto jest żywy na wieki wieków po swoim zmartwychwstaniu. Aby orędował za nimi, aby się wstawiał za ludem Bożym, a za całym światem wstawi się, czyli przedłoży swoją zasługę w wieku tysiąclecia. Również w liście do Rzymian, w 4 rozdziale, wierszu 25, ten sam apostoł Paweł przedstawia tą wspaniałą naukę i mówi do nas słowa następujące. Rzymian, 4 rozdział, wiersz 25 mówi, który wydany jest dla grzechów naszych, a wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Wiersz 23 naszego rozdziału 15, 1 do Koryntów, który jest tematem naszych rozważań, mówi nam, że każdy powstanie w swoim rzędzie. Chrystus jako pierwiastek. Najpierw Chrystus. Mówi apostoł Paweł, miał powstać. A potem ci, co są Chrystusowi, przyjście Jego. Apostoł tutaj mówi, że według chronologicznego porządku boskiego planu zmartwychwstania przewidziany jest najpierw Chrystus. Jezus jako pierwiastek przed wszystkimi, a potem członkowie Jego ciała. Jak Księga Objawienia to potwierdza w 20 rozdziale wierszu 6, gdzie apostoł Jan, zdając tą relację, którą przekazał nasz Pan, mówi, że błogosławiony i święty jest ten, który ma cześć w pierwszym zmartwychwstaniu. Oni dostąpili następni po swoim Panu i głowie pierwszego zmartwychwstania. Apostoł tutaj mówi w tym wersecie 23, że każdy będzie ożywiony. To znaczy, że każdy będzie wzbudzony z martwych. A że w swoim rzędzie, jak podkreśla to apostoł Paweł, to oznacza, że będą stopnie wzbudzania i stopnie zbawienia, otrzymywania życia wiecznego.
Apostoł, stopniując ten temat, drodzy bracia i siostry, mówi, że Chrystus jest pierwszym. To moglibyśmy sobie wyobrazić, tak jak pierwszy brat wspomniał nieco o pierwocinach, które były najpierw zbierane w czasie żniwa, a my możemy sobie to wyobrazić na pierwszych owocach sezonu. A pierwszymi owocami sezonu ci, którzy chodzą zbierać jagody do lasu, powiedzą, że są to poziomki, drodzy bracia i siostry. A spośród poziomek pierwsze dojrzałe owoce to są te pierwiastki przed wszystkimi, a później dalsze owoce z poziomek dojrzewają i następne owoce. Ale pierwszymi owocami sezonu to są poziomki. Przed wszystkimi owocami. I to nam daje piękny przykład natury, że Chrystus jest pierwszym w tym rzędzie przedstawionym w boskim planie zmartwychwstania. I dalej święty Paweł powiada, że potem ci dostąpią zmartwychwstania, którzy są Chrystusowi. Powiada, którzy są Chrystusowi. To znaczy, że po zmartwychwstaniu chwalebnego ciała Chrystusowego, następnego po głowie, nastąpi zmartwychwstanie tych, którzy są Jego. I w Jego chwalebnej obecności, mówi, w przyjście Jego, czyli gdy Chrystus przyjdzie i będzie obecny po raz wtóry, wtedy ten akt ma nastąpić. To również, drogie braterstwo, znaczy, że wszyscy zostali odkupieni przez Jezusa Chrystusa i stali się Jego własnością. A gdy stają się wierzącymi w Chrystusa jako odkupiciela, tacy stają się Jego własnością na zawsze. I o takich mówi apostoł Paweł, drodzy, jako określa ich mianem, że są oni Chrystusowi, bo Chrystus ich odkupił i oni są własnością Jezusa Chrystusa. I oni będą w odpowiednich kolejnościach wzbudzani, doprowadzani do tej doskonałości. Czasem Pańskiej obecności jest całe 1000 lat Jego panowania. Pismo Święte mówi nam w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, wierszu 31, tam określa dzień, uściśla Pismo Święte i mówi, przeto iż Bóg postanowił dzień. Ten dzień będzie trwał 1000 lat, w którym będzie sądził wszystek świat sprawiedliwości. Aby sądzić, to trzeba najpierw zbudzić rodzaj ludzki. Trzeba ich podnieść z grobu. I to będzie czynność naszego Pana Jezusa Chrystusa w Jego wtórej obecności. W Jego 1000-letnim panowaniu. W tym okresie, mówi Pismo Święte, nastąpi wzbudzenie z grobów wszystkich, którzy poszli do grobu, a do grobu, Słowo Boże nam mówi, poszli ludzie dobrzy, którzy tutaj będąc na ziemi dobrze czynili i ci, którzy źle czynili. Nasz Pan, gdy przedstawił naukę zmartwychwstania, o czym czytamy w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, a w wierszach 28 i 29, braterstwo znają dobrze. Ten temat dość często jest powtarzany przy okazji pogrzebu, gdzie mówi, że przyjdzie godzina, którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego i powstaną. Aby ktoś usłyszał głos Syna Bożego, to musi najpierw powstać. Jak apostoł do Efezjan mówi, odsuć się, który śpisz. Najpierw ktoś musi powstać ze spania, a potem... Znaczy być obudzone, a później dopiero powstać na równe nogi. Czyli najpierw muszą być ludzie zbudzeni, a później będą stopniowo dochodzić do zmartwychwstania. Czyli do zupełnej doskonałości, takiej jaką utracił nasz rodzic Adam. I w 29 wierszu tego rozdziału nasz Pan powiada, że jedni powstaną do żywota, drudzy powstaną na sąd. A w Dziejach Apostolskich w 24 rozdziale wierszu 15 apostoł Paweł powiada, że
W tym czasie będą wzbudzeni sprawiedliwi i niesprawiedliwi. Ci, co dobrze czynili, są określeni mnianem sprawiedliwych. I oni, miał to na myśli apostoł Paweł, miał to na myśli nasz Pan, powstaną do żywota wiecznego. Ale ci, co źle czynili, oni powstaną na powstanie sądu. Sąd, drodzy bracia i siostry, znaczy próbę. I według encyklopedii Stronga oznacza on decyzję, czyli po odpowiednim czasie będzie zapadnie odpowiednia decyzja w stosunku do rodzaju ludzkiego. Oznacza trybunał, co nasuwa nam na myśl, że w sądzie zasiądzie trybunał, będzie zasiadał i również sprawiedliwość, czyli że będzie wydana sprawiedliwość w stosunku do jednych i w stosunku do drugich, to znaczy do dobrych i do tych, którzy źle czynili. Pierwsza klasa dobrzy, drodzy bracia i siostry, to wybrani, to ci, którzy w obecnym czasie już zostali uznani przez wiarę w okupową krew Zbawiciela za osoby usprawiedliwione, a gdy poświęcili się Bogu na służbę, zostali uznani za sprawiedliwych, za usprawiedliwionych, którzy wyszli z niedoskonałości do doskonałości, a ostatecznie zmartwychwstaną w pełni do życia wiecznego. Pierwszymi byli członkowie Kościoła. Wierzymy, że klasa młodociana godnych również wraz z członkami starożytnogodnych też powstaną z doskonałych ciała. Powstaną dlatego, że zaliczeni są do tej klasy dobrych, co dobrze czynili. I inni również, i my też, drodzy bracia i siostry, jesteśmy policzeni do tych dobrych. A jeśli do końca wytrwamy, to również otrzymamy to wzbudzenie, czyli to zmartwychwstanie w całym tego słowa znaczeniu. Do życia wiecznego. I druga klasa, co źle czynili, cały świat powstanie na sąd. To jest próba. Będą mieli przywilej z powrotem uzyskać życie wieczne, jeśli staną się chrystusowymi. Tak jak apostoł w naszym wersecie podkreśla. W ciągu całego tysiąca lat. To znaczy, jeśli uwierzą w Jezusa jako Zbawiciela, jeśli poświęcą się na Jego zupełną służbę, jeśli będą żyli w karności dla Boga, będą żyli pod znaczeniem i zarządzeniami nowego przymierza, jeśli uznają Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, zwierzchnika i za swoją głowę, to będą mogli właśnie otrzymać życie wieczne i będą mogli stać się chrystusowymi. Będą mogli powstać do życia wiecznego. Tak jak właśnie Pismo Święte nam to określi. Nasz Pan w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, wierszu 36 mówi, że kto ma syna, ma żywot wieczny. A kto nie ma syna, nie ma żywota wiecznego. Ewangelia Jana, 3 rozdział, wiersz 36 mówi, kto wierzy w Syna, i to będzie warunek, uwierzenie w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, ma żywot wieczny, powstanie do żywota wiecznego. Ale kto nie wierzy, kto nie uwierzy w przyszłości, w tysiącleciu, w Syna, w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, nie ogląda żywota, ale gniew Boży znalazł, będzie nad nim, powiedział nasz Pan. Również to samo mówi Święty Jan w 1 liście, w 5 rozdziale, wierszu 12. A prorok Izajasz powiada, że tacy, którzy nie wyuczą się, nie uzdolnią się do otrzymania żywota wiecznego, to w 65 rozdziale, a wierszu 20 powiada, że jedni policzeni jako dziecięta, a drudzy jako starcy, będą unicestwieni, nie utrzymają życia wiecznego. Nie powstaną do nowości żywota, do życia wiecznego. Tylko ci w Chrystusie będą ożywieni, jak podkreśla w 22 wierszu apostoł tego rozdziału. To jest w pełni zmartwychwstanie. A choć wzbudzeni z grobu będą wszyscy,
to jednak nie wszyscy zmartwychwstaną, czyli powstaną do pełności i doskonałości żywota wiecznego. Ostateczna próba zadecyduje. Godność, tak lub nie, otrzymania zmartwychwstania, otrzymania godności żywota wiecznego i uzyskania go raz na zawsze, nie po części, ale w całości i na zawsze. Dzięki Bogu, drodzy bracia i siostry, że my nie mamy dzisiaj umarłego Zbawiciela, ale że nasz Zbawiciel powstał z martwych, pierwszy jako pierwiastek, jak mówi Pismo Święte. Dla usprawiedliwienia naszego, jak apostoł to potwierdza w tym 7 rozdziale Rzymian, a wierszu 25, który odczytaliśmy sobie. Tutaj może nam do lepszego zrozumienia posłuży przykład Józefa ze starożytności. Józef, aby uratować swoją rodzinę od śmierci, a również wszystek lud egipski, drodzy bracia i siostry, to był przez braci podniesiony ze studni, wyciągnięty z tej studni. I choć był sprzedany kupcom, to jednak widzimy cudownie uratował. I tu mamy typ wskazujący na Jezusa. Jezus podobnie podniesiony na krzyżu, następnie podniesiony z tej otchłani śmierci, dając nam przyczynę zmartwychwstania i nadzieję otrzymania żywota wiecznego. Również Izaak, drodzy bracia i siostry, może służyć za przykład. Podniesiony z ofiarniczego ołtarza, którego ojciec złożył już na ofiarę. Ale Bóg cudownie przewidział i nasunął baranka na ofiarę. Izaak został podniesiony. I to typuje, pokazuje, że za jego pośrednictwem oraz jego nasienia będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Podobnie Chrystus, jak wspomniałem przed chwilą, podniesiony ze swego ofiarniczego ołtarza i otchłani śmierci, będzie mógł błogosławić wszystkich żywotem wiecznym. On najpierw, pierwszy, otrzymał to błogosławieństwo. Powstał. Później członkowie jego ciała, następni wybrańcy, a świat w tysiącleciu. Wszyscy powstaną. Wszyscy ludzie na świecie otrzymają wzbudzenie z grobów, a ci, którzy będą wierni, otrzymają zmartwychwstanie w całym tego słowa znaczeniu, w znaczeniu żywota wiecznego na zawsze. Ci, którzy ostatecznie staną się Chrystusowymi, jak podkreśla apostoł Paweł. Drodzy, jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za takiego Zbawiciela, który wstał z martwych, abyśmy my mogli otrzymać życie wieczne. Dlatego niech będzie mu, to jest Bogu, najwyższa cześć. Chwała teraz i na zawsze. Amen.